Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Państwa i moim gościem jest dzisiaj Paweł Wypychowski, ekspert z Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry, Pawle. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co właściwie przeszło jak fala taka w internetach, jest związane z 5G. Można odnieść wrażenie, że właściwie ono już w większych miastach wszędzie jest, jest w naszych telefonach i że jakby zmierzamy ku przyszłości wyznaczonej przez Ministerstwo Cyfryzacji i operatorów, która jawi się w sposób taki świetlany, jeśli chodzi o połączenia przy użyciu technologii 5G. A jak to jest w rzeczywistości, Pawle? No właśnie, bo ja wiele razy się wypowiadałem i rozmawialiśmy również tutaj wspólnie, że o aukcji, tak, częstotliwości 5G, to była pierwsza jakby aukcja związana z nowymi częstotliwościami dla 5G przeznaczonymi w ogóle w Unii Europejskiej, po to, żeby to znormalizować, czyli w tym paśmie częstotliwości od 3,4 do 3,8 GHz. Drugie pasmo 5G to tak zwane niskie, to jest 700 MHz, ale o nim jeszcze nic w ogóle nie wiadomo i żadnej aukcji nie było. Tutaj mieliśmy aukcję rozpisaną, po czym zawieszoną w czasie tak zwanej epidemii. I właściwie można by było z tego wnioskować, że dopóki nie jest aukcja przyznana, no to nie są przez częstotliwości przyznane, to operatorzy w tym zakresie przynajmniej tych częstotliwości dla 5G, no nie mogą tego 5G nadawać. No i tak właściwie jest, tak? To znaczy z punktu widzenia prawnego, dopóki ta aukcja nie zostanie rozstrzygnięta, nie zostaną przyznane te kanały częstotliwości, to de facto tych nowych częstotliwości przeznaczonych dla 5G, stosunkowo szerokich kanałów, które umożliwiają tą tak naprawdę szybką transmisję danych, chociaż jeszcze nie tą docelową, o której się przy 5G w marketingu opowiada, ale już jednak dużo szybszą od tego, co mieliśmy do tej pory, no to ich nie rozdysponowano. W związku z tym stan posiadania operatorów jest taki sam, jak był przed aukcją, czyli dotyczy tylko tych częstotliwości, które były do tej pory używane przez nich dla 2G, 3G i 4G. Co to oznacza? No to oznacza, że zaczęli budować sieć 5G w trybie tak zwanym NSA, czyli non-standalone, czyli takim trybie, który tak naprawdę zakłada tylko transmisję 5G od anteny stacji bazowej do użytkownika smartfona z możliwościami 5G, ale już nie dalej. Dalej to jest sieć 4G, tak? I cała sygnalizacja w tej sieci i wszystkie inne rzeczy są po prostu oparte o sieci 4G, a tak naprawdę to 5G jest tylko możliwe pomiędzy samą stacją bazową a użytkownikiem. No i teoretycznie miało być szybciej, no ale nie ma nowych pasm, w związku z tym zaczęto wykorzystywać stare i w tej chwili mamy mnóstwo takich doniesień. Między innymi przeczytam tutaj z 10 czerwca 5G już w Polsce, są pierwsze oferty, tak? Sieć 5G już dostępna w abonamentach operatorów działających w Polsce. Dwa z czterech największych telekomów już pokazały oferty, pozostałe się do tego przymierzają. I w praktyce wszyscy operatorzy już coś zaczynają oferować, a przede wszystkim mówią, że już mają stacje bazowe 5G, które pokrywają odpowiedni obszar kraju. No i to jest na przykład internet 5G zarówno od Play, jak i T-Mobile działa w paśmie 2,1 GHz. To jest pasmo 2,1, to jest pasmo, które tych dwóch operatorów akurat używało dla technologii UMTS, czyli 3G, i dla technologii LTE, czyli 4G. Tak, czyli krótko mówiąc, mamy 5G uruchomione w tym, co do tej pory było już używane na tych samych częstotliwościach. A więc de facto
po pierwsze konkurencyjne wobec poprzednich technologii, to trzeba sobie uświadomić, dlatego że tamtych pasm jest stosunkowo, tych dostępnych częstotliwości w tych pasmach jest stosunkowo niewiele. One były dla tych poprzednich technologii przewidziane, więc tam nie ma zbyt dużo miejsca na tę transmisję danych, więc teraz, żeby zrobić 5G w tym zakresie, trzeba wyłączyć część 4G z tego zakresu. A co to oznacza dla użytkownika? To oznacza dla użytkownika taką rzecz, że de facto to, co było w 4G, a w szczególności pokazywane i chwalone się jeszcze nie tak dawno, z rok temu czy dwa lata temu, plus przede wszystkim, ale też i reszta operatorów, że mamy 4G w wersji LTE, tak zwane Advanced, czyli takie najbardziej zaawansowane 4G, i było bardzo szybkie, to teraz będzie wolniejsze. Bo część tego pasma pójdzie na 5G i w tym układzie po prostu użytkownicy 4G będą mieli wolniej niż mieli, co jest dosyć ciekawe, dlatego że to jest też próba, wydaje mi się, dosyć zamierzona wywołania ciśnienia na to, żeby kupować 5G. Dlatego, czyli, że chodzi mi gorzej tak, internet, 4G niż chodziło nawet, tak? Więc... ale wtedy pójdziemy do operatora i mówimy wolno chodzi, on mówi proszę, jest abonament 5G, będzie szybciej. Więc de facto, oczywiście ten spadek może nie być aż taki zauważalny, ale też i zauważmy, że jeśli kupimy ten abonament 5G, to testy w tej chwili, które się ukazały w kilku branżowych portalach w Polsce, pokazują, że szybkości transmisji danych są takie same, jak były w 4G, a w szczególności w LTE Advanced, a opóźnienia, które teoretycznie w sieci 5G miały być poniżej 1 milisekundy, są nadal na poziomie kilkudziesięciu milisekund. W związku z tym no to przełomu nie ma, tak? No i być nie może, bo w tych pasmach nie da rady. Troszeczkę podkręcą operatorzy prędkość transmisji danych zarówno w 5G, jak i 4G, bo mają stukrotnie wyższą ekspozycję możliwą ludności do zaoferowania, czyli do napromieniowania nas, i to spowoduje, że te szybkości też będą ciut większe możliwe do zaoferowania przy jednoczesnym większym napromieniowaniu społeczeństwa, bo prawda jest taka, że mocą sygnału możemy również zwiększyć możliwości transmisji danych, szczególnie w niektórych miejscach, tam gdzie nam tego zasięgu do tej pory brakowało, i na granicy jakby zasięgu dotychczasowych stacji bazowych, to teraz możemy to dołożyć. Więc no, jest to pewnego rodzaju sztuczka tutaj technologiczna, tak? Mamy trochę więcej mocy dostępnej, nie mamy więcej dostępnego pasma. No i ładujemy w to samo, co już mieliśmy, czyli tak krótko mówiąc, mamy taką samą rurę, tak, jak była. A teraz ją dzielimy na pół, czy na 30% do 60, do 70%, i tyle przydzielamy do 5G, a tyle przydzielamy do 4G. No i generalnie ci, co mają telefony 4G, czyli większość jakby korzystających z internetu bezprzewodowego, doświadczy albo tego samego, albo spadku, raczej spadku, tak? Im więcej tego 5G stacji będzie, raczej spadku szybkości. Natomiast no, odpowiedź na to będzie taka, że no to 4G jest wolna technologia, w związku z tym teraz już jest 5G dostępne, więc możesz sobie to przyspieszyć, wtedy kupić sobie 5G, i za tym idzie oczywiście kupić urządzenie 5G, bo bez tego abonament nie ma sensu i nic nam nie przyniesie, żadnego wzrostu szybkości. I to nie jest jakby nowa sytuacja, dlatego że w Stanach Zjednoczonych generalnie w tej chwili a wielu operatorów wymusiło jakby na producentach sprzętu, tam również jakby kwestia przyznania licencji w tych wyższych pasmach się opóźniała, w związku z tym przez jakiś czas, pomimo to, że oni są liderem jakby na całym świecie, w związku z tym tam tak samo operatorzy w tych dotychczasowych pasmach zaczęli uruchamiać 5G i wymusili wręcz na producentach sprzętu, żeby anteny i urządzenia nadawcze, które są instalowane w tej chwili, miały możliwości programowego przełączania i podziału procentowego pomiędzy te dwie technologie. Tak? Co oznacza, że... Bo to o co chodzi? Mamy użytkowników w tej chwili 4G, których telefony są na rynku i których jest mnóstwo, tak? Właściwie większość użytkowników w tej chwili posiada telefony z funkcjonalnością transmisji danych w standardzie 4G, a chcemy ich przenieść na 5G możliwie najszybciej, żeby zapłacili nowe abonamenty i tak dalej, no ale ten proces będzie trwał, czyli będziemy mieli jak i na dzisiaj będziemy chcieli
zapewnić użytkownikom 4G jako takie warunki odbioru sygnału, tak, czy korzystania z usług, mówiąc szerzej. A za chwilę tych użytkowników z 5G będzie trochę więcej, bo kupią sprzęt, tak? No to będziemy chcieli przełączyć więcej jeszcze na 5G. No i tak sobie operatorzy tym balansują, żeby z jednej strony zmusić użytkowników do przejścia na to 5G wymarzone, tak, żeby było szybciej, a z drugiej strony balansują tylko w ramach tych pasm, które do tej pory mieli dostępne, bez otwarcia nowych, co oznacza, że dużej zmiany szybkościowej nie będzie. De facto ci, którzy nawet przełączą się abonamenty 5G w tej chwili, też nie będą doświadczali czegoś szybszego niż 4G poprzednio. Bo niż 4G teraz, tak, dlatego że podzieliliśmy rurę, tak? Krótko mówiąc. W związku z czym no, jest to taka sytuacja z jednej strony marketingowa, z drugiej strony wymuszona tym, że aukcje jakby odwołano i dalej nie wiadomo, kiedy ona się będzie toczyć i kiedy nowe częstotliwości zostaną przydzielone i kupione. A z drugiej strony, no, jakby marketing firm telekomunikacyjnych, żeby zaoferować coś już nowego, gdyby się nazywało 5G, chociaż de facto jest to na tej samej częstotliwości, przy tych samych szerokościach kanału, więc zysk z tego 5G w stosunku do 4G jest prawie żaden, bardzo niewielki. Realnie dla użytkowników może się okazać, że zarówno w 4G, jak i w nowym 5G mają wolniej niż mieli w 4G poprzednio, tak? Bo jakby szerokość kanału jest podzielona. To trochę będzie skompensowane przez to w Polsce. Będzie skompensowane trochę przez to, że mamy więcej mocy możliwej, tak? Albo operatorzy mają więcej mocy, a my mamy więcej mocy wypromieniowanej do środowiska. Czy więcej elektrosmogu. Czyli więcej elektrosmogu, mówiąc krótko, dopuszczalnego, no dużo więcej, tak? Bo nowa norma, umówmy się, jest co do mocy 100 razy wyższa niż poprzednia, więc sporo więcej można osiągnąć. Chociaż zwiększanie szybkości transmisji danych poprzez zwiększanie mocy jest akurat najgorszym możliwym wyjściem, w sensie daje efekty, ale tylko logarytmicznie, co znaczy, że przyrost prędkości transmisji jest dużo wolniejszy niż przyrost mocy, który wykonujemy. To, co daje liniowe efekty, to znaczy takie, że jak przerasta, to przerasta nam szybkość przetwarzania danych, to są pasma, tak? Czyli to, na co aukcje nie są w tej chwili rozpisane nawet w Polsce, czyli na rozszerzenie pasma, nowe częstotliwości. To by dało realny przyrost szybkości transmisji danych. Tutaj jest to no, trochę... Można by było powiedzieć pewna marketingowa igraszka, żeby już zaoferować coś, co zmusi użytkowników, powiem zmusi, bo wydaje mi się, że to tak jest robione marketingowo, zmusi użytkowników do przejścia na nową technologię, na 5G, ale nie da tak naprawdę żadnych korzyści wobec tego w stosunku do tego, co było. To jest jeszcze jeden haczyk w tym wszystkim, dlatego że producenci sprzętu, czyli smartfonów, generalnie przygotowywali je i projektowali je pod kątem częstotliwości, które są znormalizowane, tak jakby i były przewidziane dla 5G zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Japonii, jak i w Europie. One są inne trochę w różnych krajach ze względu na różną jakby politykę zarządzania spektrum elektromagnetycznym, ale no, powiedzmy są ustalone i to jest od wielu lat wiadomo, jakie będą, w związku z tym większość telefonów stara się obsługiwać oczywiście możliwie wiele częstotliwości przeznaczonych do 5G. 5G ma bardzo szeroki zakres częstotliwości, łącznie z tymi częstotliwościami dotychczas wykorzystywanymi dla 2G, 3G i 4G, bo docelowo ta nowa technika, czyli 5G, tak zwane new radio, czyli nowe radio, tak, czyli nowe częstotliwości radiowe, docelowo ma zastąpić to. Tak? Tylko oczywiście to się nie zdarzy na szybko, dlatego że to wymaga od użytkowników zakupienia sprzętu, tak, i wymiany tego sprzętu, więc zależnie od kraju, od zamożności obywateli, od tego, jak szybko technologia wejdzie, no, będzie to trwało latami, zanim się tych starych technologii pozbędziemy, ale generalnie możliwość obsługi tych starych pasm jest w 5G, tylko tyle, że to są pasma tak zwane rzadsze, tak, dla 5G, nie te najbardziej znane, czyli od dawien dawna, dla których sprzęt został przygotowany. I dzisiaj to prowadzi do sytuacji, że na przykład
Plus, który wykorzystuje 5G w paśmie, które do tej pory eksploatował LTE, czyli w paśmie 2,6 GHz. A tam dwa pasma wykorzystuje 5G. Generalnie tylko połowa z telefonów, które są dostępne, 5G telefonów nowych, które są dostępne w tej chwili na rynku i w Polsce, obsługuje te pasma akurat. Tak? Czyli jeszcze musimy patrzeć, czy ten telefon, który kupujemy, akurat będzie te pasma dosyć rzadkie, tak? Rzadko wykorzystywane 5G, będzie akurat obsługiwał, bo inaczej możemy mieć telefon 5G, ale wcale nie skorzystać z 5G udanego operatora, tak? Dlatego, że nie obsługuje tych pasm. I to jest sytuacja na dzisiaj realna, po prostu połowa telefonów, które są na rynku już, tych nowiutkich, a akurat tego 5G u tego operatora, czy tego 5G u tego operatora może nie obsługiwać. To też wynika z tego, że te nowe pasma, które będą prawdopodobnie obsługiwane przez wszystkie telefony, te, które były od wielu lat jakby przedmiotem ogłoszenia i tak dalej, producenci na pewno je obsługują wszyscy, no są jakby ciągle nierozdysponowane, więc problem sprzętowy jest jeszcze kolejny i nie każdy telefon 5G będzie w stanie się z danym operatorem w systemie 5G połączyć. Także to tyle od strony takiej technologicznej, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, jeżeli nam w tej chwili mówią, że 5G, tutaj już 1600 stacji bazowych w całej Polsce, na przykład klienci T-Mobile mają, będą się mogli podłączyć do końca czerwca i obejmuje to swoim zasięgiem 6 milionów osób, podała spółka, tak? Nie wiem, jak to jest policzone, prawdopodobnie liczą po prostu populację na danym obszarze, gdzie są te stacje i w ten sposób jest 6 milionów osób, bo oczywiście te 6 milionów osób nie ma telefonów 5G, w związku z tym się nie może do tego podłączyć. No tak, takie są proste realia, no ale się tak pięknie o tym mówi, to jest naprawdę marketing i PR, to uczyć się. Ja zacytuję, bo to jest ładne, na przykład dziś z dumą ogłaszamy komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile. Nie chcemy czekać na to, co przyniesie przyszłość, tylko ją tworzyć. Dlatego już teraz dajemy naszym klientom możliwość stania się częścią pierwszego etapu tej rewolucji technologicznej i przyłączenia się do 5G. Nie ograniczamy się jednak do jednego niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali 5G. To niespotykana gama możliwości i naszym celem jest umożliwienie klientom skorzystanie z nich tak, jak tego oczekują. Dzisiaj budujemy trwałą podstawę do rozwoju tej technologii, aby w kolejnych miesiącach i latach, bazując na nowych częstotliwościach, zaoferować użytkownikom pełnię możliwości technologii 5G, powiedział prezes T-Mobile Polska Andreas Mayrhofer, cytowany w komunikacie. Czyli widać, że nawet pan prezes mówi o tym, że dzisiaj budujemy trwałą podstawę do rozwoju tej technologii, aby w kolejnych miesiącach i latach, bazując na nowych częstotliwościach, zaoferować użytkownikom pełnię możliwości technologii 5G. Mhm. Czyli innymi słowy mówi, dzisiaj to jest niepełne, ale bazując, budujemy podstawę, to się tak teraz ładnie nazywa w języku PR-owym. Także robimy coś, co nie do końca jak 5G działa, ale budujemy podstawę, a w przyszłości zaoferujemy pełnię możliwości. No i to tak ładnie jest sprzedawane. To od strony technologicznej, tak? Teraz popatrzmy na stronę tą elektrosmogu, czyli promieniowania. Ale zaraz, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziesz do tego wątku, to czy ty, analizując te, nie wiem, serwisy branżowe, informacje, które podawały portale czy media, czy ty gdzieś zauważyłeś, żeby była wytłumaczona ta sprawa w taki sposób, jak ty teraz dzisiaj nam to tłumaczysz? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Nie zauważyłem nigdzie, żeby była tak wytłumaczona. To znaczy ja z tą wiedzą mogę czytać między wierszami i tak jak pokazałem w wypowiedzi pana prezesa, można to znaleźć, tak? Tylko jest to zakamuflowane i oczywiście nikomu z operatorów, no umówmy się, cel jest jasny. Chodzi o marketing tych usług i chodzi o sprzedanie abonamentów, a co jakby podstawą do sprzedaży abonamentów jest sprzedaż sprzętu, tak? Którą również operatorzy prowadzą, więc to jest...
oni już te anteny 5G powiesili, tak, i urządzenia nadawcze, chociaż nie jest to jakby w żaden sposób pełna sieć 5G w trybie tym tak zwanym standalone, gdzie stacje bazowe pomiędzy sobą są w protokole 5G połączone, gdzie użytkownik jest przenoszony z jednej stacji bazowej do drugiej, już również w protokole 5G i tak dalej, to do tego jeszcze daleko. Tutaj nic takiego nie ma, ale z tego, co rozmawiam z ludźmi znajomymi i z branży i tak dalej, no to akcja w tej chwili wystartowała bardzo mocno w całej Polsce, tak? Jest bardzo dużo stacji nowych budowanych, bardzo dużo jest dokładanych anten, które mają możliwość pracy w 5G. Nie wiem, czy operatorzy, na ten moment nie jestem w stanie tego stwierdzić, czy operatorzy używają też podobnego sprzętu, ale właściwie dlaczego nie, jak w Stanach Zjednoczonych, który umożliwia po prostu alokację zasobów do 4G bądź do 5G, tak? I jakby stopniowe przechodzenie z jednego do drugiego. Byłoby to w sumie dość uzasadnione, chociaż nie wiem, jak wygląda dokładnie sytuacja, dlatego że u nas często my nie korzystamy z tego samego sprzętu, co Amerykanie, chociażby ze względu na to, że u nas mimo wszystko sprzęt Huawei jakby zdecydowanie przeważa, jeśli chodzi o wyposażenie stacji bazowych. Chyba tylko Play używał Ericssona, a nie przyszedłem Play, przepraszam, Plus używał Ericssona, i nie wiem, jak w tej chwili jest 5G, czy nadal w tym wykorzystuje Ericssona urządzenia, czy nie. Więc tutaj no, jest trochę niewiadomych, ale ta sytuacja nigdy nie jest tłumaczona przez operatorów jakby w taki sposób, dlatego że to nie jest dla nich korzystne, to nie jest cel tej komunikacji. Celem jest sprzedaż, tak? To jest komunikacja sprzedażowa, umówmy się. I myślę, że tym samym celem jest przekaz jakby Ministerstwa Cyfryzacji, które no już od dawna, tak jak sobie obserwujemy, no ma dokładnie ten sam przekaz marketingowy, co operatorzy. Nie? No właśnie, chciałem tutaj spytać o Ministerstwo Cyfryzacji, ale już mnie ubiegłeś, natomiast może Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No ciekawe, nikt się tym jakoś do tej pory nie zajął. Ja nie słyszałem o żadnym wystąpieniu. Przypuszczam, że nie rozumieją tego, no od tego trzeba zacząć, tak? Dlatego, że no, powiedzmy osób, które rozumieją, jak ta technologia jest rozwijana i tak dalej, z wiedzą na temat tego najnowszą, jak jest wdrażana i tak dalej, pewnie jest pewnie na palcach dwóch rąk można policzyć. Może osoby jakby technicznie zorientowane u operatorów, na pewno tak, no ale to nie te są zainteresowane jakby, i myślę, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w ogóle nawet chyba takiego sygnału nie dostał do tej pory, żeby się tym zająć, a pytanie, czy jakby dostał, to czy by był w stanie i czy by był zainteresowany, żeby się tym zająć. No dobrze. To de facto jest to temat dla urzędu. No tak, dokładnie no, tak, więc wiesz, mam taką myśl, jak już tak mówisz, że jak już upublicznimy ten odcinek audycji, to po prostu wyślemy jako Instytut Spraw Obywatelskich pytanie do prezesa urzędu, dołączając link do audycji i pytając go, co on na to. Zobaczymy, czy będzie jakaś odpowiedź. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, tak? No bo warto by było, żeby przynajmniej obywatele rozumieli, co dostają, tak? I innymi słowy, co im jest sprzedawane. No bo spodziewać się, że operatorzy w ramach swojej konkurencyjnej gry pomiędzy sobą to ujawnią, no jest raczej jakimś takim... No dużą dozą mocno, tak, dokładnie. Dobrze, a wracając do tego wątku, który zacząłeś, o elektrosmogu? Znaczy, chciałem też tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, która być może jest też nierozumiana, tak, i bo cały ruch, który się zrodził przeciwko 5G, no cały czas ja to jakby non-stop staram się przypominać i w pewien sposób piętnować po to, żeby nie po to, żeby być przeciwko temu ruchowi, bo co do idei się z nim jakby całkowicie zgadzam, ale może zgadzam się w ten sposób, że jest to dla mnie kolejna generacja technologii bezprzewodowych, czyli kolejna warstwa, która dokłada się do tego wszystkiego, co do tej pory mieliśmy. Natomiast ten ruch przekazuje ten komunikat bardzo często w taki sposób, że 5G jest jakimś czymś unikalnym, tak, jakby w stosunku do technologii, które do tej pory mieliśmy, czyli 2, 3, 4G było w porządku, Wi-Fi jest w porządku, a 5G jest nie w porządku, jest śmiertelnym zagrożeniem.
No więc jakby pierwsze pytanie jest takie, bo ponieważ ci ludzie często komunikują, że to 5G to inne częstotliwości. No jak pokazuje w tej chwili to, co powiedziałem tutaj od początku audycji, mamy 5G dokładnie w tych samych częstotliwościach, co 4G czy 3G. Więc pytanie dla wszystkich aktywistów 5G jest takie ode mnie. Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale proszę, żeby oni się nad nim zastanowili, więc jest to nieco retoryczne. Czym różni się sygnał 5G nadawany na tej samej częstotliwości od 4G czy 4G LTE? Podpowiadam, że specyfikacja sygnałów zrobiona przez międzynarodowe gremium 3GPP, bo to jest takie gremium standaryzujące telefonię komórkową, jest otwarta i jest dostępna publicznie, także można zajrzeć i zobaczyć, tylko wymaga to trochę wiedzy i trochę wysiłku. Natomiast tak naprawdę różnic jest bardzo niewiele, więc jeżeli mamy stację bazową 5G w tej chwili, a mamy stację bazową 4G, to co z tego wynika, tak? Dla nas jakby z punktu widzenia elektrosmogu i oddziaływań biologicznych? No otóż z tego wynika, jeśli to jest na tej samej częstotliwości, czyli teraz operatorzy w miejsce 4G, po prostu w części 4G uruchamiają instalację 5G, to zakładając, że ona nie zbliży się do naszego domu, tak, ta antena, czyli jest w tym samym miejscu, na tej samej stacji bazowej, no bo oczywiście będą takie, które będą wybudowane nowo i zbliżą się do nas, wtedy sytuacja jest odmienna, bo im bliżej, tym zdecydowanie gorzej. Ale jeśli jest w tej samej odległości, to generalnie z punktu widzenia samego natężenia sygnału, tak, czy natężenia promieniowania, czy mocy, gęstości mocy tego promieniowania, to co sobie mierzymy miernikami, to stacja bazowa 5G będzie bezpieczniejsza dla zdrowia niż stacja bazowa 4G. Ze względu na to, że stacja bazowa, pod jednym warunkiem, że nie mamy w naszym miejscu czy w naszej okolicy, tutaj gdzie mieszkamy, nie mamy zbyt wielu użytkowników 5G. Dlatego, że technologia 5G jest nowszą technologią 4G, bardziej zaawansowaną i bardziej wydajnie dysponuje mocą i kierunkiem promieniowania. Co oznacza, że stacja bazowa 5G generalnie promieniuje dużo mniej niż stacja 4G, jeżeli nikt do niej nie jest z naszego kierunku podłączony i zaczyna promieniować dopiero mocniej, wysyłając wiązkę w tym kierunku, w którym jest użytkownik, który korzysta ze sprzętu, który umożliwia tą transmisję 5G. Tak? Czyli innymi słowy, jeżeli miałbym wybierać z punktu widzenia, tutaj mówię, mocy promieniowania, czyli tego, jak jest ona promieniowana, czy to jest antena 5G powieszona tam, czy 4G, to de facto antena 4G będzie promieniować mniej średnio per saldo, pod warunkiem, że my ani nasi najbliżsi sąsiedzi nie będą używać 5G podłączeni do tej stacji. Wtedy sytuacja się zmienia. Okay. Także to też jest taka rzecz, którą warto rozumieć, żeby też nie robić z tego 5G jakiegoś abstrakcyjnego demona, bo jest to po prostu bez zrozumienia. Natomiast jest jeszcze jeden niuans w tym wszystkim, który jest istotny, że cechy sygnału 5G są nieco inne niż, czyli tego, jak jest tam zmodulowany, jak wygląda ramka i tak dalej, są nieco inne i są bardziej niekorzystne biologicznie, tak przynajmniej wszystko w tej chwili wskazuje, na podstawie badań tych, które są dostępne, są bardziej niekorzystne biologicznie niż cechy sygnału 4G. Ale różnica nie jest taka duża i ja bym powiedział, że na dzisiaj, jeśli mówimy o tym 5G, które pracuje w tych pasmach łącznie z tymi, które przyjdą za aukcją i tak dalej, czyli najbliższe kilka lat, 5G jest z mojego punktu widzenia, oceniając właściwości biologiczne sygnałów, jest na tym samym poziomie albo nawet bardziej, to by źle zabrzmiało, przyjazne, bo nie jest przyjazne w żaden sposób, ale jest mniej destrukcyjne niż większość nowych routerów Wi-Fi, które ludzie sobie instalują w domach. Z tego punktu widzenia, tak? I generuje promieniowanie tylko tam, gdzie jest odbiorca sieci 5G. Więc oczywiście za jakiś czas, kiedy tych odbiorców będzie bardzo dużo, to nie tylko my będziemy generowali tą wiązkę i wtedy ona nas będzie obejmowała, bo ktoś inny będzie korzystał z 5G obok nas, tak? Czy w sąsiednim mieszkaniu, czy nawet w naszym domu. Ta sytuacja się zmieni, ale na dzisiaj de facto antena 5G powieszona w miejsce anteny 4G, bo na tej samej częstotliwości, jest niekoniecznie
bardziej niebezpieczna dla nas, tak? Także to tak tytułem komentarza, żeby złapać też jakieś proporcje w tym wszystkim, ale pamiętajmy, że to nie jest najważniejsze, bo to jest jakby na ten moment, natomiast najważniejsze jest to, że tych urządzeń przybywa i tego promieniowania przybywa i przybyło raz dlatego, że teraz normy mamy podwyższone, dwa, że będą nowe częstotliwości, aukcje i tak dalej. 5G jest po prostu kolejnym etapem ewolucji, który będzie skutkował i już skutkuje w tej chwili przy nowych normach i tak dalej znacznie większą ekspozycją ludności na promieniowanie od wielu różnych źródeł. A to oznacza, że jest jeszcze gorzej niż każde z tych źródeł pojedynczych osobno, więc tak, 5G jest problemem i jest dużym problemem, ale nie dlatego, że jest jakieś unikalne w stosunku do 2, 3, 4G i Wi-Fi. Tak? Nie dlatego, że nagle ta technologia jest niebezpieczna, a poprzednie były bezpieczne, bo naprawdę 4G LTE Advanced, czyli takie najbardziej zaawansowane 4G, a 5G to w tej chwili w tych pasmach, o których mówimy i tych, które będą rozdysponowane w najbliższej przyszłości, to jest niewielka różnica. W Ameryce się nawet mówi o tym, że to jest 5G Lite, takie słabe 5G, albo że to jest 4,5G. Tak, to, co jest teraz jako 5G instalowane. Także to nie są wielkie różnice i warto po prostu o tym zdawać sobie z tego sprawę, jak to wpływa na nasze środowisko elektromagnetyczne i na nas. Tak sobie myślę, że... Mógłbym jeszcze komentować kilka rzeczy takich jak pomiary, tak, ale to już może nie będę wchodził w szczegóły, może będzie kiedyś czas na to, żeby o tym porozmawiać. Tak sobie myślę, że gdyby dzisiaj Radio Tok FM, która nadaje codziennie alarmy smogowe czy antysmogowe, podchodziło do tematu elektrosmogu jak do smogu, to od ostatniego tygodnia, dwóch, no to powinno ze zdwojoną częstotliwością i ze zdwojonym poziomem alarmu informować o tym, że właśnie elektrosmogu przybywa. No i tak, i druga rzecz, którą właśnie opowiadałem, którą musimy zdawać sprawę, że to jest w tej chwili duży problem, jak to mierzyć, tak? Dlatego, że jakby sporo ludzi, których również ja staram się doradzać, czy oferować sprzęt pomiarowy, pyta, czy dane urządzenie ma możliwość mierzenia 5G i oczywiście wiele z mierników tak zwanych szerokopasmowych, czyli mierników stosunkowo tanich, tak, które są dostępne przeciętnemu Kowalskiemu czy Kowalskiej, żeby nie być posądzonym oskarżonym przez mitu, to większość tych urządzeń jest w stanie mierzyć częstotliwości 5G, a już w szczególności te, które w tej chwili są, dlatego że to są te same, co było 4G, tak, i 3G, więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Jest w stanie to mierzyć, tylko mierzy to razem w szerokim paśmie z innymi sygnałami, w związku z tym i to jeszcze nie byłby taki wielki problem. Problem jest taki, że tak jak mówiłem, jest olbrzymia dynamika tych sygnałów zależnie od ich użycia, to znaczy od tego, ilu użytkowników jest podłączonych i z której strony. I teraz de facto, jeżeli my podchodzimy do stacji 5G, nawet na jakąś tam stosunkowo bliską odległość i będziemy sobie z tym miernikiem próbowali ten sygnał zmierzyć i załóżmy, że nawet mamy tak dobrze jest, że nie mamy żadnego innego sygnału wokoło, tak, tylko ten sygnał 5G, no tak dobrze pewnie nie będzie, bo ten sygnał 4G na tej samej częstotliwości też będzie, no ale załóżmy, że mamy tylko te dwa i próbujemy to sobie zmierzyć i odczytujemy jakąś wartość na tym mierniku. Tyle tylko, że jeżeli pojawi się obok nas czy za nami w stosunku do stacji użytkownik z telefonem 5G, który nagle się połączy do tej stacji i zacznie ściągać dużo danych, to ta stacja zacznie w naszym kierunku i właściwie w kierunku tego użytkownika, jeśli jesteśmy na tym kierunku, promieniować powiedzmy 100 razy mocniej na przykład. Tak? Więc cały nasz pomiar w sytuacji nieobciążonej stacji 5G jest w zasadzie pozbawiony większego sensu. Więc pomiary 5G, które będą jakby reprezentatywne, jest w ogóle dosyć trudno wykonać. Można to wykonywać na dwa sposoby tak naprawdę dobrze.
Jeden taki, że my też jednocześnie wymuszamy tą transmisję ze stacji 5G w tym kierunku, w którym mierzymy, ale wtedy wchodzimy w inny problem, to znaczy tego, czy my mierzymy wtedy promieniowanie od telefonu, którym wymuszamy, czy mierzymy promieniowanie ze stacji bazowej. Tak? Będzie bardzo trudno to oddzielić. W systemach akurat 5G, które są głównie z podziałem czasu, nie można, z podziałem częstotliwości można by było oddzielić, po prostu korzystając z analizatora widmowego, oddzielić to, co jest od stacji bazowej do użytkownika, od tego, co jest od użytkownika do stacji bazowej od telefonu. Z podziałem czasu jest to bardzo trudne, właściwie niemożliwe do zrobienia, więc będziemy mieli też problem, co my tak naprawdę zmierzyliśmy. Więc to jest bardzo trudne, jak to mierzyć. Teraz drugi sposób, który proponowałem w ekspertyzie z ubiegłym roku, to są stacje monitorujące w trybie ciągłym 24 godziny na dobę i wtedy one po prostu monitorują to, co ze stacji się pojawia, ale monitorują to przez cały czas, czyli jest to związane z ruchem, który różni użytkownicy generują i wtedy to daje nam jakiś realny obraz ekspozycji ludzi przez cały czas, tak? I możemy obserwować, bo to się będzie dynamicznie zmieniać, tak? Przez chwilę będzie bardzo duże, potem będzie małe i tak dalej. Więc dzisiaj pomiary 5G, jeśli ktoś chce mierzyć, to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby to trzeba rozumieć, co chcę zmierzyć i co ja tak naprawdę mierzę i w jakich warunkach. Czy to są warunki obciążenia stacji 5G i to akurat obciążenia pochodzącego w 5G. Mamy też już na tyle zaawansowane te mechanizmy, że one będą formowały bardzo wąskie wiązki tylko w tym kierunku, w którym użytkownik, to oczywiście będzie bardziej domena tego 5G, które za kilka lat przyjdzie, ale już dzisiaj będzie to pewien kierunek, czy sektor stacji bazowej, czy element anteny, który będzie uruchamiany tylko w tym kierunku, w tą część przestrzeni, w której jest potrzebna, a nie we wszystkie kierunki, tak jak to w 3G, czy 2, czy 3, czy 4G było do tej pory, więc to też nie jest prosta sprawa, jak to zrobić. Natomiast system monitoringu środowiska elektromagnetycznego, tak samo jak systemy rozwijane monitoringu smogowego, tak, czyli zanieczyszczenia powietrza, no po prostu są jedynym możliwym wyjściem, żeby to monitorować. Tak? I tak jak w przypadku zanieczyszczenia powietrza już mamy trochę tych czujników i możemy to oglądać, chociaż na początku to też były tylko stacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i było ich śmiesznie mało i tym po prostu żadnej informacji nie dawało, a ustawienie samej tej stacji w danej miejscowości było dyskutowane tak, żeby dawało jak najmniejsze wyniki i generalnie ustawiano zwykle nie tam, gdzie trzeba. Później się pojawiły takie inicjatywy jak chociażby Early, tak, w Krakowie, które zaczęło produkować czujniki i budować sieć czujników i dzisiaj mamy już zupełnie inną sytuację w Polsce i tych czujników smogu jest dużo, które możemy sprawdzić online i które monitorują to przez 24 godziny na dobę, ale nigdzie na świecie ja nie znam rozwiązania, którym by było, czy miasta, czy jakiegokolwiek, którym by był monitoring elektromagnetyczny tak samo gęsto, przynajmniej jak jest smogowy zrobiony. A to jest jedyne rozwiązanie sensowne, dlatego że z takich pojedynczych pomiarów, z przyczyn, o których powiedziałem tutaj, chociażby z tych przyczyn, nie dostaniemy nigdy żadnego dobrego obrazu tej ekspozycji na promieniowanie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dziękuję, Pawle, za dzisiejszą rozmowę. Gościem Państwa i moim był dzisiaj Paweł Wypychowski, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich. Dziękuję również. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!